i jego droga jest w świątyni. Wykład 16. Proroctwo o 70 tygodniach. Część 2. Módlmy się. O potężny Boże, wszechmocny, najmędrszy, wszechwiedzący, przychodzimy dziś do Ciebie, dziękując Ci za Twe święte słowo. Ojcze, to byłoby straszne być na tym świecie bez Twojej świętej księgi, bo nie wiedzielibyśmy, co się dzieje i do czego wszystko zmierza. Ale dziękujemy Ci, że dałeś nam pewny kompas, który mówi nam, skąd przyszliśmy, dlaczego tu jesteśmy i do czego wszystko zmierza. Prosimy Cię, Ojcze, o prowadzenie Twoim Duchem Świętym, gdy będziemy otwierać Twe Słowo. I dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Pierwszą częścią, jaką zrobimy podczas dzisiejszego studium, jest przegląd tego, co studiowaliśmy na ostatnim wykładzie. Przejdę przez to wszystko, szybko. Więc mam nadzieję, że byliście tu ostatnio i że ten przegląd będzie wystarczający dla zrozumienia, dokąd zmierzamy w dzisiejszym studium Pisma. Pamiętacie, że ostatnio studiowaliśmy pierwszą część proroctwa o 70 tygodniach. I generalnie odkryliśmy, że proroctwo o 70 tygodniach rozpoczyna się od wyjścia nakazu o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem. Odkryliśmy, iż wydano 4 dekrety w odniesieniu do Jeruzalem. Pierwszy dekret został wydany w roku 536 przed naszą erą przez Cyrusa Wielkiego. Drugi dekret został wydany przez Dariusza I w roku 520 przed naszą erą. Żaden z tych dekretów nie zezwalał na przywrócenie i zbudowanie Jeruzalem. Zezwalały one jedynie na budowę świątyni. A potem odkryliśmy trzeci dekret, który był dekretem Artaxerxesa I. Został on wydany w roku 457 przed naszą erą. Odkryliśmy, że ten właśnie dekret pasuje do biblijnych kryteriów jako rozpoczęcie 70 tygodni. A to z 3 powodów. Po pierwsze, Artaxerxes używa tego samego słowa dabar, czyli nakaz, który jest użyty w Daniela 9. Po drugie, pozostałe daty, czyli 536 i 512, są zbyt wczesne, aby mogły to być proroctwa mesjańskie. A ostatni dekret wydany w roku 445, który był tak naprawdę potwierdzeniem dekretu, jaki Artaxerxes wydał w roku 457, jest zbyt późny. Zatem żaden z pozostałych 3 dekretów nie spełnia kryteriów, zarówno co do czasu, jak i użycia specyficznego słowa dabar, które oznacza nakaz lub dekret. Trzeci powód, jaki odkryliśmy w naszym studium, to, że dekret Artaxerxesa był jedynym, który zezwalał Żydom na ponowne ustanowienie ich politycznego i społecznego porządku. Żaden z pozostałych dekretów tak naprawdę nie zezwalał im na rozpoczęcie na nowo funkcjonowania hebrajskiej teokracji. Odkryliśmy zatem, że dekret o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem rozpoczął się w roku 457 przed naszą erą. Właściwie to było to jesienią roku 457 przed naszą erą. A potem odkryliśmy, że podczas pierwszych 7 tygodni, pierwszych 49 lat, 7 razy 7 równa się 49, był to okres przywracania i budowania Jerozolimy. I działo się to w trudnych czasach. Możecie przeczytać na przykład Księgę Ezdrasza, cała masa utrapień i opozycji podczas przywracania miasta i religii narodu żydowskiego. Zatem w pierwszych 7 tygodniach chodzi o przywrócenie i zbudowanie Jeruzalem. A potem napisane jest, że po dodatkowych 62 tygodniach przyjdzie Mesjasz. A słowo Mesjasz oznacza co? Słowo Mesjasz oznacza namaszczony. I odkryliśmy, że Jezus został namaszczony w jakim wydarzeniu w Jego życiu? Został namaszczony Duchem Świętym w chwili Jego chrztu. To wtedy przychodzi Mesjasz. Ma to miejsce w roku 27 naszej ery. Właściwie to jesienią roku 27. To musiało być jesienią roku 27, bo dekret Artaxerxesa został wydany jesienią roku 457. Idziemy zatem naprzód o 483 lata, gdy Mesjasz zostaje namaszczony. Musiał być to jesienią, aby to było dokładnie 69 tygodni. Nadążacie za mną, czy nie? Kolejnym powodem, dlaczego wiemy, że to było jesienią, to ponieważ Jezus został zabity wiosną,
Zatem, aby wiedzieć, kiedy został on namaszczony 3,5 roku wcześniej, musielibyśmy cofnąć się o 3,5 roku od wiosny roku 31, kiedy został ukrzyżowany. Cofamy się więc do wiosny roku 30, do wiosny roku 29, do wiosny roku 28, a potem jeszcze pół roku do jesieni roku 27. Zatem innymi słowy, Mesjasz został namaszczony w roku 27 naszej ery. Potem odkryliśmy, że w jakimś momencie ostatniego tygodnia, nie jest to określone w wersecie 26, w jakimś momencie ostatniego tygodnia Mesjasz zostanie wycięty, co oznacza, że zostanie zabity. Ale nie będzie to dla niego samego, tylko dla innych. A potem odkryliśmy, że skutkiem wycięcia Mesjasza Jerozolima miała zostać zniszczona. I odkryliśmy w naszym studium, że Jerozolima zostanie zniszczona przez lud księcia. I widzieliśmy trzy możliwości na to, kim jest ten, kim są ci lub kim jest ten, kto sprowadzi zniszczenie na Jerozolimę. Pierwsza idea jest taka, że to był Tytus. Odkryliśmy, że to nie mógł być Tytus, bo Tytus nie mógł twierdzić przymierza na jeden tydzień. I Tytus nie mógł spowodować ustania ofiar i ofiarowań w środku ostatniego tygodnia. Zatem Tytus nie mógł tego wypełnić. Nie odnosi się to również do jakiegoś antychrysta w przyszłości, po pochwyceniu Kościoła, bo studiujemy to proroctwo w szczegółach i odkryliśmy, że to proroctwo nie dotyczy antychrysta. To proroctwo dotyczy kogo? Dotyczy Chrystusa. Czy to poważna sprawa brać proroctwo odnoszące się do Chrystusa i odnosić je do antychrysta? Diabeł nie chce, aby ludzie wiedzieli o tym proroctwie, bo jest ono tak dokładne i konkretne co do tego, kiedy miał przyjść Mesjasz. Diabeł wie, że gdyby ludzie je zrozumieli, to powiedzą, Bóg zna koniec już na początku. A Jezus przyszedł dokładnie w odpowiednim czasie. Odkryliśmy zatem w naszym studium, że księciem jest Jezus. Już wcześniej został zidentyfikowany jako Mesjasz Książę, a zatem Książę jest Mesjaszem. A lud księcia to jest kto? Lud księcia to naród żydowski. A wy spytacie, pastorze, czy to naród żydowski zniszczył Jerozolimę? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Tak, zrobili to. Zrobili to odrzucając Mesjasza. Odrzucając Jezusa Chrystusa. Jesteśmy teraz w punkcie, w którym możemy rozpocząć nowy materiał, studiując resztę proroctwa 70 tygodnia. Zapraszam Was, abyśmy razem otworzyli Daniela 9:27, gdzie będziemy kontynuowali nasze studium. Zauważyliśmy w wersecie 26, że mówi on nam, że w którymś momencie ostatniego tygodnia Mesjasz zostanie wycięty. Nie mówi on nam jednak precyzyjnie, kiedy w ciągu ostatniego tygodnia Mesjasz zostaje wycięty. Jednak werset 27 mówi nam dokładnie, kiedy zostanie on wycięty. Mówi nam on także, że Mesjasz utwierdzi przymierze na jeden tydzień. Pomówmy teraz przede wszystkim o utwierdzeniu przymierza na ten ostatni tydzień, tydzień numer 70. Daniela 9:27 mówi, wtedy on utwierdzi przymierze z wieloma na jeden tydzień. Czytam z Nowej Biblii Króla Jakuba. Właściwie wiele współczesnych przekładów nie tłumaczy. On utwierdzi przymierze z wieloma na jeden tydzień. Ale raczej on uczyni mocne przymierze na jeden tydzień. Na przykład English Standard Version mówi, a on uczyni mocne przymierze z wieloma na jeden tydzień. The New American State. On uczyni trwałe przymierze. Inne. On uczyni mocne przymierze. A on umocni przymierze z wieloma. To jeszcze inne tłumaczenie. Zatem nie było to tylko przymierze. To było mocne przymierze, które Mesjasz Książę miał utwierdzić. Zapytam Was teraz, co jest antonimem mocnego? Wiecie, co to jest antonim? To znaczy przeciwieństwo. Antonimem mocnego jest co? Słabe. Ale dlaczego to przymierze, które miało być utwierdzone na jeden tydzień przez Mesjasza Księcia jest mocne? Musimy udać się do listu do Hebrajczyków, aby poznać powód. Przejdźmy do rozdziału 7 Hebrajczyków i przeczytamy wersety 18 i 19, a potem przeskoczymy do wersetu 28.
Jest tu mowa o starotestamentowym systemie ofiarniczym, ceremonialnym systemie Starego Testamentu. Tu pytanie, czy ceremonialny system Starego Testamentu, krew cielców i kozłów, usuwał grzech? Odkryliśmy już, że nie. Zatem było to słabe przymierze w porównaniu z krwią, którą Jezus przelał na krzyżu? Zdecydowanie. Zwróćcie teraz uwagę na słowa użyte w Hebrajczyków 7, od 18 do 19, gdyż z jednej strony jest zniesienie poprzedniego przykazania. Nie jest tu mowa o dziesięciorgu przykazań. Poprzedniego przekazania dotyczącego kapłaństwa dotyczy ceremonii, jeśli przeczytacie kontekst, gdyż z jednej strony jest zniesienie poprzedniego przykazania z powodu jego czego? Jego słabości i nieużyteczności. Gdyż prawo, jest tu mowa o prawie ofiarniczym, prawie ceremonialnym, możecie przeczytać kontekst, gdyż prawo nie uczyniło niczego doskonałym, innymi słowy, nie rozprawiło się raz na zawsze z grzechem. Z drugiej strony jest przyniesienie czego? Lepszej nadziei. Jezus przynosi lepszą nadzieję, przez którą przybliżamy się do Boga. A teraz idźmy do wersetu 28. Jest napisane, gdyż prawo, raz jeszcze chodzi o prawo ofiarnicze, gdyż prawo ustanawiało arcykapłanami ludzi, którzy mają co? Znów to samo słowo słabości, ale słowo przysięgi, które przyszło po prawie, ustanowiło syna, który został co? Który został udoskonalony na wieki. Jaki był zatem system Starego Testamentu? Był on jaki? Był on słaby, ponieważ nie mógł pełnoprawnie i raz na zawsze rozprawić się z grzechem. Otwórzmy Mateusza 26, od 27 do 28. Tu Jezus ustanawia wieczerzę pańską w miejsce Paschy. Zwróćcie uwagę na to, co znajdziemy w Mateuszu 26, od 27 do 28. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, gdyż to jest moja co? To jest moja krew. Czy krew Jezusa była lepszą krwią niż krew, która była użyta w systemie starotestamentowym? Zdecydowanie, bo ona raz na zawsze rozprawiła się z grzechem. Jest zatem napisane, gdyż to jest moja krew. Czego? Czy nowe przymierze jest przymierze mającym lepszą krew? Czy jest to mocne przymierze? Tak. A zatem napisane jest, gdyż to jest moja krew nowego przymierza, która jest przelana za wielu na odpuszczenie grzechów. Zauważyliście słowo wielu? Daniela 9 jest napisane, utwierdzi mocne przymierze z czym? Z wieloma, na jeden tydzień. Mamy tu Jezusa używającego słowa wielu w połączeniu z nowym przymierzem, ponieważ to jest lepsza krew. Otwórzmy Hebrajczyków 8:6. Dlaczego to nowe przymierze jest lepsze niż stare przymierze ofiar i ceremonii? Hebrajczyków 8:6. Lecz teraz, mowa o Jezusie, objął on znakomitszą służbę. Czemu Jezus objął teraz znakomitszą służbę? Uwaga, o ile jest on również pośrednikiem czego? Lepszego przymierza, które zostało założone na czym? Na lepszych obietnicach. Czym są te lepsze obietnice? Jest to fakt, iż kiedy Jezus przelał krew, to rozprawił się z grzechem raz na zawsze. Czy studiowaliśmy już tu temat, w którym zajęliśmy się prawem moralnym i prawem ceremonialnym? Pamiętacie? Mówiliśmy o prawie ceremonii, że krew cielców i kozłów nie usuwała grzechu. To krew Starego Przymierza to była dobra rzecz, bo gdy ludzie patrzyli na ofiarę ze zwierzęcia, to mogli widzieć naprzód przez wiarę, że Jezus miał przyjść i miał przelać swą krew, by umrzeć. Ale ta krew systemu starotestamentowego nie mogła zbawić, tylko krew Jezusa zbawia. Oto powód, dla którego mógł on utwierdzić mocne przymierze, nie słabe przymierze, jak czytaliśmy w Hebrajczyków 7. Przeczytajmy również Marka 10:45. Ponownie użyte jest słowo wielu. Marka 10:45. Gdyż nawet Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie jako okup za wielu. Oto jest ponownie. On utwierdzi mocne przymierze z wieloma. Tu zaś czytamy, że Jezus przyszedł oddać swe życie jako okup za wielu. Przeczytajmy teraz Izajasza 53:11.
To jest proroctwo mesjańskie. To jest o Jezusie. Cały ten rozdział mówi o Jezusie. I tu jest napisane, mowa jest o Jezusie. Ujrzy on pracę swej duszy i będzie zaspokojony. Przez swe poznanie mój sprawiedliwy sługa usprawiedliwi co? Oto jest ponownie wielu, gdyż on poniesie co? Gdyż on poniesie ich winy. Zapytam was teraz, kiedy Jezus utwierdził przymierze na cały jeden tydzień, czy to oznacza, że drzwi czasu próby nie zamknęły się dla narodu żydowskiego podczas tego całego okresu? Zdecydowanie. Czy czas próby dla Żydów skończył się, gdy Jezus został ukrzyżowany? Zdecydowanie nie. Bo to miało miejsce dopiero w środku ostatniego tygodnia, a potem nadal pozostawało 3,5 roku. Czy Jezus posłał dodatkowych posłańców do narodu żydowskiego po swojej śmierci i niebowstąpieniu? Zdecydowanie. Przejdźmy do Mateusza 23:34. I przeczytamy kilka wersetów, które są po wersecie 34. Jest napisane, to mówi Jezus, to są biadania wobec uczonych w piśmie i faryzeuszy, dlatego zaiste ja posyłam do was, to jest na 2 lub 3 dni przed, dlatego zaiste ja posyłam do was proroków. Czy dar proroctwa był nadal dostępny dla narodu żydowskiego? Tak, to bardzo ważne. Dlatego zaiste ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie. A co oni mieli robić, gdy Jezus ich pośle? Niektórych z nich, zauważcie, że to jest przyszłość. Przyszłość w stosunku do czasu, w którym Jezus umiera. Mówi on, niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie. A niektórych z nich ubiczujecie w waszych synagogach. I będziecie prześladować od miasta do miasta. Czyli mieli robić z apostołami to samo, co robili z Jezusem? Jeszcze raz, jeszcze przez 3,5 roku. Potem, uwaga, ogłoszony zostanie wyrok. Po tym, jak wysłał on tych wszystkich dodatkowych posłańców, napisane jest, aby na was spadła cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla do krwi Zachariasza, syna Berechiasza, którego zamordowaliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, wszystko to spadnie na to pokolenie. Rozumiecie tę kolejność? Jezus mówi, pośle do was dodatkowych posłańców, a wy jednych ubiczujecie, innych będziecie prześladować od miasta do miasta, ukrzyżujecie i zabijecie innych. I w ten sposób cała krew przelana od Abla do ostatniego męczennika Starego Testamentu spadnie na to pokolenie. Pomówmy teraz o drugim zdaniu, które znajduje się w wersecie 27. Nie mówi on tylko o tym, że Jezus utwierdzi mocne przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale mówi nam też, kiedy Mesjasz zostanie wycięty. Widzicie, werset 26 mówił, że w którymś momencie ostatniego tygodnia Mesjasz zostanie wycięty, ale teraz werset 27 powie nam, kiedy to będzie w ostatnim tygodniu. Werset 27 mówi, ale w połowie tygodnia, czyli pomiędzy rokiem 27 a 31 naszej ery, co on zrobi? Położy co? Położy kres ofierze i czemu? Ofierze i ofiarowaniu. Jest tu coś bardzo ciekawego, mianowicie to słowo ofiara jest w liczbie pojedynczej, jak również słowo ofiarowanie jest w liczbie pojedynczej. Nie jest napisane położy kres ofiarom i ofiarowaniom. Jest napisane położy krew ofierze i ofiarowaniu. Czemu użyta jest liczba pojedyncza? Powiem wam dlaczego, jak wierzę. Użyta jest liczba pojedyncza, a nie mnoga. Czy wiecie, że Jezus umarł o dokładnej godzinie, dniu i miesiącu, jak to zostało przypowiedziane w Starym Testamencie? Biblia mówi, że umarł o godzinie 9. W tej godzinie ofiarowany był baranek paschalny. Umarł 14 dnia. To wtedy ofiarowany był baranek paschalny i umarł w miesiącu Nisan, który jest miesiącem, w którym ofiarowany był baranek paschalny. Jezus umarł w dokładnym miesiącu, dniu i godzinie, w której ofiarowany był baranek paschalny. Zwróćcie teraz uwagę na to, co się stało. Mateusza 27:51. A oto wtedy zasłona w świątyni
została rozdarta na dwoje z góry na dół. Co Bóg powiedział? Że cały ten system co? Dobiegł końca. A oto wtedy zasłona w świątyni została rozdarta na dwoje, uwaga, z góry na dół. Gdybyś miał rozejrzeć zasłonę, zrobiłbyś to od dołu w górę. Nie wspinałbyś się na krzesła, by ją rozdzielić z góry na dół. Bóg to zrobił i jest napisane. I ziemia się zatrzęsła, a skały się rozszczepiły. Ellen White dodaje pewne pouczające informacje odnośnie tego, co się stało w momencie, kiedy Jezus umarł. Życie Jezusa, strona 757, pisze ona tak. Zapanował strach i zamieszanie. Kapłan ma już zabić ofiarę, ale nóż wypada z jego drżącej dłoni, a baranek ucieka. Czy ofiara dobiegła końca? Czy ofiarowanie dobiegło końca w tamtym właśnie momencie? Tak, jest zatem napisane. Pisze ona, że baranek ucieka. A teraz wyjaśnia dlaczego. Typ spotkał się ze swoim antytypem. To znaczy obietnica spotkała się ze swoim wypełnieniem. W śmierci Syna Bożego. Wielka ofiara została złożona. Jak sądzicie, czy było to intencją Jezusa, aby Żydzi zrozumieli, że naprawdę ucieczka baranka? Fakt, że żaden baranek nie został złożony tego dnia, że to miało ich nauczyć, że system ofiarniczy dobiegł końca? Taka była intencja Boga. Oczywiście potem nadal składali oni ofiary. Ale po ofierze Jezusa te ofiary były całkowicie jakie? Całkowicie bez znaczenia. Bo krew cielców, kozłów i baranków nie mogła usunąć grzechu. Zatem ofiara i ofiarowanie, liczba pojedyncza, dobiegły końca tego dnia, bo kiedy Jezus umarł, ofiara nie została złożona. Ofiarowanie nie zostało złożone, bo baranek uciekł z rąk kapłana. Nadążacie ze mną? Pomówmy teraz o zniszczeniu Jerozolimy, bo natychmiast po słowach, że on utwierdzi, no mocne przymierze z wieloma na jeden tydzień, a potem po słowach, że w połowie tygodnia spowoduje on, że ofiara i oblacja, czy też ofiarowanie dobiegnie końca, natychmiast po tym mowa jest o zniszczeniu Jerozolimy. Czy zniszczenie Jerozolimy ma cokolwiek wspólnego z odrzuceniem Mesjasza? W obydwu przypadkach Mesjasz zostaje wycięty w wersecie 26, a potem mowa jest o zniszczeniu Jerozolimy. W wersecie 27 mowa jest o Mesjaszu, kładącym kres ofierze i ofiarowaniu, a potem mowa jest o zniszczeniu Jerozolimy. A Ewangelia to potwierdza. Daniela 9:27, ostatnia część wersetu, opisuje zniszczenie Jerozolimy. Jest napisane, a na skrzydle obrzydliwości, czy to jest kluczowe słowo? Z całą pewnością tak. A na skrzydle obrzydliwości będzie ten, który czyni co? Czy to jest też kluczowe słowo? Spustoszony? Z całą pewnością. A na skrzydle obrzydliwości będzie ten, który czyni spustoszenie. Nawet aż do spełnienia, które jest postanowione. Będzie wylane na co? Będzie wylane na spustoszone. A kto ma być spustoszony? Jerozolima. Pamiętacie, jak Jezus opuszczał świątynię jerozolimską? Powiedział, wasz dom jest wam zostawiony jaki? Spustoszony lub pusty. Bo Jezus go opuścił. Innymi słowy, ten werset z Daniela 9:27, gdy używa słowa spustoszony w odniesieniu do Jerozolimy, to używa tego samego słowa, jakiego użył Jezus w Mateusza 23:38. Kiedy opuścił świątynię, Szekina ją opuściła, wtedy powiedział, wasz dom jest wam zostawiony, spustoszony. Przy okazji są te same słowa, obrzydliwość i spustoszenie, które są użyte w Mateusza 24, od 15 do 16, dla opisania zniszczenia Jerozolimy. Zwróćcie uwagę na te słowa Mateusza 24, od 15 do 16. Dlatego, kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, oto są kluczowe słowa, jakie odkryliśmy w wersecie 27. A kto mówił o obrzydliwości spustoszenia? O, dlatego, kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojąco w miejscu świętym, ktokolwiek czyta, niech zrozumie. Wtedy niech ci, co są w Judei, uciekają w góry. Czy wierny lud Boży widział znaki i uciekł? Czy zostali ocaleni przed zniszczeniem? Tak, jak wtedy, gdy w Starym Testamencie świątynia została zniszczona, była grupa, która została ocalona i zostali oni wybawieni. Ale co to oznacza, kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia? Tak naprawdę chodzi o rzymskie wojska, które przyszły i zniszczyły Jerozolimę z powodu jej obrzydliwości. Otwórzmy Łukasza 21:20.
Tu jest napisane, to mówi Jezus, ale gdy zobaczycie, to jest ustęp paralelny do Mateusza 24, ale kiedy zobaczycie Jerozolimę jaką? Otoczoną przez wojska. Jakie wojska? Rzymskie wojska. Wtedy poznacie, że jego co? Oto i kluczowe słowo. Spustoszenie jest co? Jest bliskie. Czy zatem zniszczenie Jerozolimy ma cokolwiek wspólnego ze śmiercią Mesjasza? Ewangelie mówią o tym absolutnie jasno, że ponieważ naród żydowski wyciął Mesjasza i ponieważ spowodowali do pewnego stopnia zaprzestania ofiary i oblacji, nie w znaczeniu, jakoby przestali składać ofiary, ale w znaczeniu, że Jezus umarł na krzyżu, sami na siebie sprowadzili zniszczenie, jak to studiowaliśmy ostatnio. Pomówmy teraz o końcowej dacie 70 tygodni. Jezus został ochrzczony w roku 27. Został ukrzyżowany wiosną roku 31, 3,5 roku później. Ile jeszcze lat by nam zostało, żeby ostatni tydzień 70 tygodni dobiegł końca? Zostałoby nam jeszcze 3,5 roku. Zwróćcie teraz uwagę na Mateusza 10, od 5 do 6. Są to słowa Jezusa. Zwróćcie uwagę na to, co Jezus mówi do swoich uczniów. Mateusza 10, od 5 do 6. Tych 12 posłał Jezus i nakazał im, mówiąc: nie idźcie na drogę pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytan, ale idźcie raczej do zgubionych owiec. Skąd? Do zgubionych owiec z domu Izraela. Czy Żydzi mieli mieć dokładnie 70 tygodni czasu próby? Tak czy nie? Tak. Zatem czas ich próby nie mógł zakończyć się w roku 31. Ich czas próby musiał się zakończyć 3,5 roku później. Jest tu coś bardzo interesującego. A mianowicie pierwszych 9 rozdziałów Dziejów Apostolskich, które opisują wczesną historię Kościoła chrześcijańskiego w ciągu owych 3 lat i połowy roku. Ewangelia poszła tylko do Żydów i jest tak aż do rozdziału 10 Dziejów, kiedy to nie Paweł, apostoł pogan, ale Piotr miał faktycznie doświadczenie z poganinem o imieniu Korneliusz. Zatem innymi słowy, o 9 pierwszych rozdziałach Dziejów apostołowie głoszą Ewangelię komu? Głoszą w Jerozolimie i w Judei. Dlaczego? Bo czas próby jeszcze się co? Czas próby jeszcze się nie skończył dla narodu żydowskiego. Pozwólcie, że przeczytam raz jeszcze Mateusza 23:34, gdzie Jezus to przepowiedział. Jezus mówi: dlatego, zaiste, ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie. Niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych z nich ubiczujecie w waszych synagogach. I będziecie prześladować od miasta do miasta. Kto prześladował od miasta do miasta? Saul z Tarsu. Przeczytam wam teraz wypowiedź z Wielkiego Boju, strona 28. Dylan White opisuje okres po ukrzyżowaniu Jezusa. Pisze ona: poprzez nauczanie apostołów oraz ich towarzyszy, Bóg zsyłał światło, aby świeciło nad nimi, czyli nad dziećmi tych, którzy zdradzili Jezusa. Pisze ona dalej: dozwolono im zobaczyć, jak wypełniały się proroctwa, nie tylko w narodzeniu i życiu Chrystusa, ale też w Jego życiu i zmartwychwstaniu. Dzieci nie zostały potępione za grzechy ich rodziców, ale kiedy mając poznanie i całe światło, jakie dane było im, rodzicom, dzieci odrzuciły dodatkowe światło, jakie zostało dane im samym, stały się uczestnikami grzechów ich rodziców i dopełniły miarę ich winy. Jak reagowali Żydzi podczas tych 3,5 roku dodatkowego czasu próby? Czy powiedzieli: o, przyjmujemy Mesjasza, przyjmujemy Jezusa Chrystusa? Wystarczy tylko przeczytać kilka pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich. Zrobili apostołom to samo, co zrobili Jezusowi Chrystusowi. Możecie na przykład przeczytać o Piotrze i Janie, jak zabrano ich przed żydowski Sanhedryn i jak zabroniono im mówić w imieniu Jezusa Chrystusa.
Właściwie przeczytajmy to w Dziejach 4, od 17 do 18. Jest napisane, lecz żeby się to bardziej nie rozchodziło, to rozmowy w Sanhedrynie, ponieważ Piotr i Jan głosili, a ludzie się nawracali. Lecz żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, czyli ich poselstwo, zabronimy im pod groźbą, aby od tej pory nie mówili do kogokolwiek w tym imieniu. Zatem przywołali ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nauczali w czym? W imieniu Jezusa. Czy przyjęli Jezusa w ciągu tych 3,5 roku dodatkowego czasu próby? Zdecydowanie nie. Przeciwstawili się tak samo, jak wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi. Księga Daniela 9,24. Pamiętacie, co mówi Daniela 9,24? Że jedną ze spraw, jakie zostały osiągnięte w ciągu 70 tygodni, jest to, że widzenie i proroctwo dobiegnie czego? Właściwie, że będzie przypieczętowane. Ale wiecie, to wyrażenie przypieczętowane jest identyczne jak to użyte wcześniej w tym wersecie, gdzie napisane jest, że on położy kres grzechom. Innymi słowy, hebrajskie słowo chatham oznacza tak naprawdę przypieczętować lub położyć kres. Innymi słowy, w Daniela 9,24 napisane jest, że wizja i proroctwo dobiegną swego końca. Przeczytamy ten werset, Daniela 9,24. 70 tygodni jest ustalone dla Twojego ludu i Twojego świętego miasta, aby zakończyć przestępstwo, aby położyć kres grzechom. To jest to samo słowo, które jest później użyte jako przypieczętować. Innymi słowy jest napisane, aby położyć kres grzechom, aby dokonać pojednania za niegodziwość, aby przynieść wieczną sprawiedliwość, aby przypieczętować. To jest identyczne hebrajskie słowo, które jest przetłumaczone, położyć kres grzechom. Zatem powinno być tu przetłumaczone jak? Aby położyć kres czemu? Widzeniu i proroctwu. I namaścić Najświętsze. Co więc miało mieć miejsce pod koniec tygodnia? Widzenie i proroctwo miały dobiec czego? Miały dobiec końca. Czy dokładnie to miało miejsce? Zdecydowanie. Pozwólcie, że powiem Wam teraz coś o roli proroka w Starym Testamencie. Rolą proroka w Starym Testamencie było to, że gdy Izrael był bardzo, bardzo niewierny, nieustannie, cały czas, Bóg posyłał im proroków. Faktycznie byli oni prawnikami Boga na sprawie rozwodowej. Bóg mówił, wiesz, rozwiodę się z tobą, bo zakochałaś się w praktykach innych narodów. I wiesz, miałaś kochanków, zostałaś nierządnicą. Zatem Bóg posyłał proroków i mówił, chcę rozwodu. Ale potem zawsze była nadzieja, jeśli będziesz pokutować i odwrócisz się od swoich bezbożnych dróg, wtedy porzucę mój zamysł rozwiedzenia się z tobą. I kiedykolwiek znajdziecie tych proroków w Starym Testamencie, podających to poselstwo Izraelowi, że oni zawsze opowiadali historię łaskawych aktów Boga wobec Jego ludu. Przychodzili przez długi opis historii Izraela i jak Bóg był dobry wobec Izraela, aby spróbować przywieźć Izraela z powrotem do Pana. Innymi słowy, gdy prorocy byli powoływani do ganienia Izraela, wzywali oni Izraela do pokuty i dawali do zrozumienia, że nadal byłaby sposobność skorzystania z łaski. Ale teraz przechodzimy do ukamienowania Szczepana i nie znajdujemy żadnego poselstwa łaski. Poselstwie, jakie przedstawił Szczepan. Szczepan niczym prorocy Starego Testamentu zajął niemal cały rozdział 7 Dziejów Apostolskich, aby opowiedzieć historię Izraela, jak Bóg prowadził w historii Izraela, by wydać Mesjasza na świat. Przeczytajmy kilka wersetów z Dziejów 7 i przeczytamy werset 11, a później podam Wam wersety, które będziemy czytać. I zwróćcie uwagę, że Szczepan odnosi się do historii Izraela z określeniem nasi ojcowie, nasi ojcowie, nasi ojcowie, aż dochodzi do końca i wtedy zmienia swój ton. Werset 11. A głód i wielkie utrapienie przyszło na całą ziemię egipską i kananejską, to znaczy w czasach Józefa. I nasi ojcowie nie mieli wyżywienia. Przejdźmy do wersetu 19. Mąż ów, czyli Faraon, obchodził się zdradziecko z naszym ludem i uciskał naszych praojców, tak, że musieli porzucić swoje niemowlęta, żeby nie zostawały przy życiu. Potem napisane jest w wersecie 38. Ten właśnie, czyli Mojżesz, był w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z naszymi ojcami.
Zauważcie znowu, nasi ojcowie, ten, który otrzymał życie wyrocznie, by jemu nam dać. A dalej mówi, nasi ojcowie mieli namiot świadectwa na pustyni. Jak zarządził ten, który pouczył, według wzoru, który widział. Werset 45, który nasi ojcowie, gdy go z kolei otrzymali, również wznieśli go wraz z Jezułem do posiadłości pogan, których Bóg wypędził sprzed oblicza naszych ojców, aż do dni Dawida. Zauważyliście, że w całej tej historii Izraela mówił on co? On włącza siebie do historii Izraela. Mówi bowiem nasi ojcowie, ale gdy dochodzi do końca swojej przemowy, dzieje 7:52, następuje zmiana tonu i ekspresji. Mówi do nich, teraz kieruję wobec nich akt oskarżenia, jakby to robili prorocy Starego Testamentu, którzy opisywali to, a potem przedstawiliby akt oskarżenia, a potem prorok powiedziałby, wróćcie do Pana, bo On nie chce mieć z wami rozwodu. Szczepan nie mówi, wróćcie do Pana, On ich tylko oskarża. Zwróćcie uwagę na te słowa z Dziejów 7:52. Którego z proroków wasi ojcowie nie prześladowali? Widzicie, on się odłącza od ojcowizny tych, którzy robili te rzeczy w Starym Testamencie. Którego z proroków wasi ojcowie nie prześladowali? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami. Wiecie, to mi przypomina przemowę, jaką Jezus wygłosił w świątyni do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Biadania wobec uczonych w piśmie i faryzeuszy. Jezus także nie mówi nasi ojcowie, ale mówi wasi ojcowie. Zwróćcie uwagę na Mateusza 23:32. Jezus mówi, dopełnijcie zatem mi wymiary win. Kogo? Waszych ojców. Innymi słowy, Szczepan odcina się od wszystkich tych, którzy byli naszymi ojcami, aż wygłosił swój akt oskarżenia, a potem powiedział, wasi ojcowie to zrobili. Przeczytajmy Mateusza 23:34. Już to czytaliśmy, ale przeczytajmy jeszcze raz. Jezus mówi tu, na kilka dni przed Jego śmiercią i mówi, dlatego zaiste ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie, niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych z nich ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie prześladować od miasta do miasta. A potem, gdy już posłał dodatkowych posłańców, mówi on, aby na was spadła cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla do krwi Zachariasza, syna Berechiasza, którego zamordowaliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, wszystko to spadnie na to pokolenie. Czy ukamieniowanie Szczepana jest niezwykle istotnym wydarzeniem? Z całą pewnością. Właściwie, to pozwólcie, że podzielę się z wami tym interesującymi szczegółami o krzyżowaniu Chrystusa i ukamieniowaniu Szczepana, zupełnie jakby historia powtórzyła się w ukamieniowaniu Szczepana, historia Chrystusa. Przejdę jedynie przez tą listę. Macie teksty podane w waszych materiałach. Zarówno Jezus, jak i Szczepan zostali postawieni przed żydowskim Sanhedrynem na proces. Zarówno Szczepan, jak i Jezus byli oskarżeni przez fałszywych świadków. Możecie to przeczytać w Dziejach, w rozdziałach 6 i 7. Zarówno Jezus, jak i Szczepan przedstawili przegląd historii Izraela. Pamiętacie przypowieść o winnicy, którą studiowaliśmy wczoraj rano? Obydwaj przedstawili przegląd historii Izraela i mówili o Bogu posyłającym posłańców do Izraela i zakończyli swoje przemowy mówiąc o przybyciu Syna. Obydwaj zostali zdradzeni przez pieniądze wypłacone w formie łapówki. Obydwaj zostali oskarżeni o mówienie przeciwko Mojżeszowi świątyni. Obydwa, jak mówi Biblia, zostali oskarżeni przez żydowskich przywódców, przez zatkanie uszu na logikę i rozsądek. Obydwaj modlili się do Boga o przebaczenie grzechu dla ich oprawców. Obydwaj byli wyprowadzeni, zabici poza miastem. Biblia mówi, że obydwaj byli niewinni. Biblia mówi, że oblicze Szczepana było niczym oblicze anioła. Piłat powiedział, nie znajduje winy w tym człowieku. I obydwaj ucierpieli z powodu mentalności tłumu ze strony tych, którzy ich zabili. Czyż nie jest interesujący ten paralelizm między śmiercią Jezusa Chrystusa a Szczepana? Zdecydowanie. Faktycznie Szczepan powtarza historię Jezusa. Czy nastąpiła jakakolwiek zmiana serca i ducha
żydowskich przywódców, żydowskiego Sanhedrynu, gdy Szczepan został ukamieniowany? Zdecydowanie nie. Nawet pomimo tego, że to jest 3,5 roku po ukrzyżowaniu Chrystusa, to nie nastąpiła absolutnie żadna zmiana serca. Pamiętacie, jak czytaliśmy w Daniela 9:24, że będzie mieć miejsce wydarzenie kładące kres widzeniu i proroctwu? To bardzo istotne stwierdzenie. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich 7, od 55 do 56. Co było ostatnim widzeniem, jakie dane było prorokowi dla literalnego Izraela? Kim był ten prorok? Był to Szczepan. Ponieważ tak jak prorocy Starego Testamentu opowiedział historię Izraela i oskarżył ich za ich niegodziwość. W ten sam sposób, jak to robili prorocy Starego Testamentu, nie ma żadnej różnicy. Czy Szczepan uchwycił widzenie nieba i Jezusa po prawicy Boga? Zdecydowanie. Dzieje 7, od 55 do 56. Lecz on, będąc pełen Ducha Świętego, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga Jezusa stojącego po prawicy Boga. I powiedział, patrzcie, widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Czy Szczepan miał widzenie? Z całą pewnością tak. Czy był prorokiem? Tak, był w pełni prorokiem. Czy był ostatnim prorokiem, który otrzymał ostatnie widzenie, jakie kiedykolwiek zostało dane literalnemu Izraelowi? Zdecydowanie. On mógł położyć kres widzeniu i proroctwu. A gdy Szczepan to powiedział, jego oprawcy wpadli w wielką furię. Przeczytajmy Dzieje 7:54, a potem przeskoczymy do wersetów 57 do 58. Jest napisane, gdy to usłyszeli, zostali dotknięci do głębi serca i zgrzytali na niego zębami. Wyobraźcie sobie, zgrzytanie zębami na naśladowcę Jezusa? A potem werset 57 mówi, wtedy oni zawołali donośnym głosem, zatkali sobie uszy i jednocześnie się na niego rzucili i wyprowadzili go poza miasto, tak jak to było z Jezusem, i ukamieniowali go. A teraz zwróćcie uwagę na bardzo ważny szczegół. A świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca o imieniu Saul. Czy żydowska teokracja dobiegła końca wraz z ukamieniowaniem Szczepana? Zdecydowanie. Pokazali oni, że ich przypadek jest całkowicie nieodwracalny. Zwróćcie jednak uwagę na coś bardzo interesującego. Gdy żydowska teokracja dobiegła końca, ponieważ głównym powodem, dlaczego Bóg wybrał Izrael? Wybrał ich, aby przygotowali drogę na co? Na przyjście Mesjasza. Tak, aby świat był gotowy na Mesjasza. Czy wypełnili oni ten plan? Nie. Czy poselstwo musiało iść do świata? Z pewnością tak. Czy to naród żydowski miał zanieść je światu? Zdecydowanie nie. Dlatego Bóg mówi, dość już tego. Dałem wam 70 tygodni, na koniec posłałem do was mego Syna. Nie wypełniliście zlecenia, więc teraz poselstwo zostanie zaniesione do świata pogan. I ciekawe jest to, że gdy żydowska teokracja dobiegła końca, Bóg miał już głosiciela dla pogan. Jak on się nazywał? Saul z Tarsu. Dokładnie. Czy pamiętacie przypowieść Jezusa o pracownikach winnicy? Mówi on w niej o trzech etapach Izraela. Bóg wysyłał posłańców, oni zabijali tych posłańców i odrzucili ich poselstwo. Wtedy po tym wszystkim posyłał on dalszych posłańców, to znaczy podczas 70 tygodni. A na koniec posłał kogo? Posłał swojego syna. Uszanuj ją, mego syna. Ale oni co powiedzieli? O, to jest dziedzic, pochwyćmy go i zabijmy. I wywlekli go poza winnicę, która symbolizuje Jerozolimę, i go zabili. A Jezus zapytał, jak sądzicie, co Bóg z nimi zrobi? Co Jezus powiedział? Powiedział, ponieważ odrzucili Syna, królestwo zostanie im odebrane, a zostanie oddane narodowi słowo etne, które odnosi się w Nowym Testamencie do pogan, a zostanie oddane narodowi, który wyda co? Który wyda jego owoce. Czy Jezus przepowiedział, że po jego śmierci poselstwo pójdzie do pogan, bo Żydzi odrzucą poselstwo? Tak, zdecydowanie. Zatem Saul z Tarsu jest obecny podczas kamieniowania Szczepana.
A ostatnie widzenie i ostatni prorok jest dany Izraelowi, ale on właśnie będzie głosicielem, którego Bóg wybrał, by wypełnić to, co powiedział Jezus. Poselstwo idzie teraz dokąd? Idzie do pogan. Innymi słowy, królestwo zostaje oddane poganom. Właściwie to zwróćcie uwagę na Dzieje 22, od 20 do 21. Saul z Tarsu opisuje tu swoje doświadczenie. Zobaczcie, co jest napisane w Dziejach 22, od 20 do 21. Mówi on, a gdy krew tego męczennika Szczepana była przelewana, ja też byłem przy tym i zgodziłem się na jego śmierć i pilnowałem szat tych, którzy go zabijali. Zwróćcie więc uwagę, on tam był obecny i zachęcał ich do kamieniowania Szczepana. Ale zwróćcie teraz uwagę na to, co znajdujemy się w wersecie 21. I powiedział mi on, idź, bo ja cię poślę daleko stąd, do pogan. Widzicie związek? Gdy zaś Saul z Tarsu był w drodze do Damaszku, aby prześladować Kościół, usłyszał głos z nieba, który mówił, Saulu, Saulu, dlaczego prześladujesz mój lud? Tak nie powiedział. Powiedział, Saulu, Saulu, dlaczego prześladujesz kogo? Mnie. Czy oni prześladowali Jezusa? Tak, prześladowali Jezusa w osobie Jego Kościoła. Bo Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. Czy robili to samo ciało Chrystusa, co zrobili Jezusowi Chrystusowi? Zdecydowanie. I Saul był tam, gdy żydowska teokracja dobiegła końca, a Bóg powiedział, jesteś mój kolego. Zostaniesz posłańcem do pogan. I tak wspomniałem, to bardzo interesujące. Słuchajcie tego, w Dziejach Apostolskich, w rozdziałach od 1 do 12, centralną postacią jest Piotr. A poselstwo idzie głównie do kogo? Idzie do Żydów. Pamiętacie, jak Jezus powiedział w Dziejach 1:8, lecz otrzymacie moc, gdy Duch Święty stąpi na was i będziecie mi świadkami, gdzie najpierw? W Jerozolimie. Kto żył w Jerozolimie? Żydzi. I w całej Judei. Kto żył w Judei? Żydzi. A potem nieco dalej, gdzie? W Samarii. A potem gdzie? Do najdalszych części ziemi. Lub na kraniec ziemi, jak mówią niektóre przekłady. Słuchajcie teraz. W Dziejach od 1 do 6, dzieło apostołów skupione jest tylko na Jerozolimie i Judei. W Dziejach 7 Szczepan zostaje ukamieniowany. A po ukamieniowaniu Szczepana w Dziejach 7 mamy w Dziejach 8 oczywiście, jak Ewangelia idzie do Samarii, gdzie mieszkali półbracia Żydów. A potem mamy w rozdziale 9 nawrócenie Saula z Tarsu. A potem w rozdziale 10 i aż do końca Dziejów Apostolskich Ewangelia idzie gdzie? Ewangelia idzie do pogan. Czy Dzieje Apostolskie pokazują nam, że przez 3,5 roku po ukrzyżowaniu Jezusa Ewangelia poszła do Jerozolimy i Judei? I dopiero po ukamieniowaniu Szczepana, czy Ewangelia idzie najpierw do Korneliusza poprzez Piotra, a potem do najdalszych krańców ziemi, do pogan? Nadążacie za mną, czy nie? Czy ukamieniowanie Szczepana jest punktem zwrotnym? Z całą pewnością tak. Właściwie to, czy widzieliście, że w Dziejach 13 Saul i Barnaba zostają ordynowani, aby iść do pogan? Przejdźmy do Dziejów 13, od 1 do 3. Jest napisane, a w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul, to jest Saul z Tarsu. Gdy służyli oni Panu i pościli, Duch Święty powiedział, słuchajcie teraz, co Duch Święty powiedział, odłączcie mi teraz Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Czy było to oficjalne rozpoczęcie służby Saula z Tarsu?
Zdecydowanie. Było to wtedy, gdy Saul z Tarsu został co? Ordynowany. Słuchajcie teraz, to działo się dalej w rozdziale 13. Paweł i Barnaba, po tym jak zostali ordynowani, udali się do Antiochii Pizydyjskiej. I Paweł wygłosił tam długie kazanie do Żydów w synagodze. Możecie przeczytać o tym w rozdziale 13 w wolnym czasie. Zatem Paweł wygłasza to długie kazanie, jak to miał w zwyczaju. A niektórzy ludzie mówią, cóż, pastorze Bor, to jest takie skomplikowane. Myślicie, że ja jestem skomplikowany? Powinniście być apostołem Pawłem, ten to dopiero był skomplikowany. Piotr powiedział, Paweł napisał kilka rzeczy trudnych do zrozumienia, ale nie wini on Pawła, nie mówi, Pawle, wyrażaj się jaśniej. On mówi, nie, to niedouczeni przekręcają to na własną zgubę. Zatem wina nie leży po stronie Saula czy też Pawła. Wina leży po stronie tych, nie studiują tego uważnie, co Paweł powiedział. Widzicie, ktoś kiedyś powiedział mi, czemu nie możemy po prostu być szczęśliwi? Jezus kocha mnie, to wiem, bo tak Biblia mówi mi. A ja spojrzałem na tę osobę i mówię. Wiesz, to dobra sugestia. Ostatnim razem śpiewałem tę pieśń, jak byłem w szkole podstawowej. To jest dobre dla dzieci z podstawówki. Ale Bóg dał nam Biblię jako wyzwanie dla naszego intelektu. Czyż nie tak? To jest jak praca detektywa. To zdumiewające móc widzieć jedność i harmonię Pisma, gdy badamy je uważnie z modlitwą i Bożą mądrością. A zatem Paweł wygłasza długie kazanie w Antiochii Pizydyjskiej do Żydów w synagodze. A poganie, gdy je słyszeli, bo byli tam obecni, słyszeli kazanie, które wygłosił Paweł i powiedzieli, czy mógłbyś przyjść i głosić nam następny sabat? Nie w następną niedzielę, w sabat. Czy przyjdziesz nam, aby głosić? Apostoł Paweł odpowiedział. Pewnie, przyjdę i będę wam głosił w następny sabat. I Biblia mówi nam, że w kolejny sabat zebrało się prawie całe miasto. A poganie, mnóstwo pogan, oddało swoje życie Panu. A gdy Żydzi to zobaczyli, wpadli w gniew. Przepełniła ich zazdrość. Powiedzieli, och, ci poganie, całe tłumy pogan przyjmują poselstwo. Jeśli to się rozrośnie, to będziemy tylko małą grupką, małą, nic nieznaczącą grupką. Zatem byli zazdrośni, zaczęli bluźnić. Przeczytajmy o tym w Dziejach 13, od 46 do 47. Pamiętacie, jest to pierwsza podróż, w jaką Saul czy też Paweł wybrał się po swojej ordynacji. On wciąż pragnie głosić komu? Żydom. Ale ponieważ Żydzi bluźnią, to zwróćcie uwagę, co im powiedział. Wtedy Paweł i Barnaba nabrali odwagi i powiedzieli, było rzeczą konieczną, aby Słowo Boże było głoszone najpierw wam. Czemu Słowo Boże miało być najpierw głoszone Żydom? Bo mieli oni 70 tygodni, dokładnie. Lecz skoro je odrzucacie i osądzacie siebie jako niegodnych życia wiecznego, oto zwracamy się do pogan. Czy to jest królestwo, o którym mówił Jezus? Królestwo zostanie wam odebrane, a będzie oddane narodowi, który wydał jego owoc? Zdecydowanie. Zwracamy się do pogan. I teraz uwaga. Gdyż tak nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był na zbawienie aż po krańce ziemi. Czy to proroctwo jest jasne? Proroctwo o 70 tygodniach? Bo to jest niesamowite, jak Bóg przepowiedział to wszystko. Na całe wieki, zanim to miało miejsce, precyzyjnie i dokładnie, zapomnijcie o Nostradamusie. Trzeba by było naprawdę mieć bujną wyobraźnię, aby znaleźć u niego cokolwiek, co by się dzisiaj wypełniło. Ale to mówi nam dokładnie, kiedy, co i gdzie się wydarzy. Ale wiecie, co jest smutne? Niemal większość protestanckiego świata wzięła ostatni tydzień tego proroctwa i zamiast odnieść je do Chrystusa, odnieśli go do Antychrysta, który ma rzekomo powstać po pochwyceniu Kościoła. To poważna sprawa, wziąć proroctwo odnoszące się do Chrystusa i odnieść je do Antychrysta. Słuchajcie uważnie tego, teraz co powiem. To, co zrobili protestanci, jak również Kościół rzymskokatolicki, robiąc to, to uniewinnili naród żydowski z okropnej zbrodni krzyżowania Mesjasza, mówiąc, że to proroctwo odnosi się do przyszłości po pochwyceniu Kościoła, to mówią, że Żydzi nie byli niczemu winni w tamtym czasie. Ale wiecie co jeszcze?
ponieważ protestantyzm i rzymski katolicyzm mówi, że mały róg z Daniela 7 odnosi się do przyszłego antychrysta, to uniewinniają również Kościół rzymskokatolicki za zniszczenie ciała Chrystusa przez 1260 lat. Innymi słowy, przez to, co diabeł zrobił, przenosząc wzrok ludzi na przyszłość, uniewinnił naród żydowski jako naród, nie mówię tutaj o pojedynczych osobach, z okropnej zbrodni ukrzyżowania Mesjasza. Uniewinnili również Kościół rzymskokatolicki z prześladowania ciała Jezusa Chrystusa w okresie znanym jako mroczne średniowiecze. Czy rozumiecie to, co mówię? Wszyscy dziś patrzą na Bliski Wschód. O, patrzcie, muzułmanie to są wrogowie. O tak, patrzcie na Jerozolimie, bo wiecie, Arabowie przyjdą i zaatakują Jerozolimę. I podczas gdy wszyscy patrzą na Wschód, proroctwo wypełnia się w Rzymie i w Stanach Zjednoczonych. Ale nikt tego nie widzi, bo wszyscy patrzą nie tam, gdzie trzeba. Diabeł jest ekspertem w kierowaniu naszej uwagi, gdzie wcale nie toczy się główny bój. Pozwólcie, że teraz to podsumuję. 2300 lat rozpoczyna się w roku 457 przed naszą erą, prawda? Idziemy do przodu o 69 tygodni, to jest 483 lat. Prowadzi to nas do roku którego? 27 naszej ery. Ale zostaje jeszcze jeden tydzień. To nas prowadzi od roku 27 do roku którego? 34 naszej ery. To jest właśnie pierwsze 490 lat. A tych 490 lat jest odcięte od czego? Od 2300 dni. A zatem od roku 457 przed naszą erą do 34 naszej ery mamy pierwsze 490 lat z 2300 dni. Co zatem musimy zrobić, aby wiedzieć, kiedy świątynia zostanie oczyszczona? Nie potrzeba mądrości Salomona, aby na to wpaść. Musimy jedynie odjąć 490 od 2300, bo 490 już się wypełniło. Jaki wynik nam to daje? 1810 lat. Zatem generalnie to, co musimy zrobić, to pójść od roku 34 naprzód o 1810 lat, które są pozostałością po odjęciu 490 lat. A to nas zaprowadzi do precyzyjnego momentu, kiedy świątynia zostanie oczyszczona. A gdy już wykonacie tę operację, to odkryjecie, że proroctwo o 2300 dnia kończy się precyzyjnie w roku 1844. Drodzy, tego nie da się obejść. Proroctwo jest jasne. Powodem, dla którego chrześcijański świat tego nie lubi, jest to, że gdyby to przyjęli, to musieliby się stać adwentystami dnia siódmego.